Kamera poszła. Moja też idzie. I... Akcja! Akcja, Darek. Kurde, ostatni odcinek, nie wiem jak się z wami czy przywitać, czy pożegnać, ale powiem tak, w 13 ostatnim odcinku będzie makaron. Dlaczego makaron? Dlatego, że cały czas pisaliście, żebym pokazał coś dobrego z makaronu. Wiem, że pisaliście do mnie o różnych rzeczach, o różnych makaronach. Ja wam zrobię mój ulubiony, czyli spaghetti carbonara a la Darek Kuźniak. Co potrzebujesz, żeby zrobić carbonara a la Kuźniak? Makaron, śmietana 18 UHD, 120 ml, jedno jajo, parmezan, oczywiście dostarcza, który dodamy do śmietany i boczek. Jeszcze pergamin. I pergamin, z którego zrobimy chipsy z boczkiem. Zrobiłeś już to? To jedziemy. Z pergaminu wyciąłem prostokąty. To jest pierwsza czynność, którą musisz zrobić. Czyli boczek ułożyć. 1, 2, 3 plasterki. Przykryć. Co do tego jeszcze potrzebujesz? Patelnię. Czyli bierzesz jedną patelnię. Kładziesz na to boczek. Przykrywasz drugą, żeby był ściśnięty i wstawiasz na mały gaz. W ten sposób robisz chipsy, czyli boczek się wytapia powolutku, tusz się wytapia i robi się idealny chips, który udekorujemy naszym spaghetti. Wodę już wstawiłem, czyli czekamy aż się zagotuje. Na jedną porcję makaronu zawsze robię coś takiego, czyli jedna porcja dla mnie, jedna porcja dla mojej ukochanej. I to jest, no? Także dwie porcje. Śmietana 120 ml, żółtko. Żółtko nam zagęści sos. Do tego jeszcze dodamy parmezan, także naprawdę nie będziemy używać ani soli. Boczek słony, nawet bardzo bym powiedział. No nie, no 13 odcinek, a my mamy dwa żółtka. Nie, coś na szczęście rozlałem. Kurde, nie spodziewałem się. Przewracamy na drugą stronę. Jeżeli patelnia jest zbyt gorąca, nalewamy zimnej wody i dociskamy. Dobra, boczek nam się wytopił, to naprawdę trwało chwilę. Zobaczcie, potrzebuję do tego ręcznik papierowy, aby pozbyć się tłuszczu, żeby tłuszcz i tak jest wystarczająco danie tłuste. Zobaczcie, jakie piękne chipsy. Drugi, ten się trochę delikatnie przyjadł, ale nic nie szkodzi. I sobie zawijamy. W ten sposób pozbywamy się tłuszczu. Także mamy trzy chipsy na jedną porcję. Tego nie potrzebujemy, także odstawiamy. Woda nam się już prawie gotuje. Czyli możemy sobie podgrzać delikatnie patelnię i w międzyczasie pokroić czosnek. Ząbka czosnku. Ale byk. Nie zapomnijcie o czosnku, jeżeli macie jakąś randkę albo chcecie iść na randkę, to nie dawajcie takich dużych ilości, albo zróbcie bez czosnku. My dzisiaj z moim skarbem nie mamy żadnych randek, tylko chcemy po prostu dobrze zjeść trochę boczku, trochę śmietany i makaron i wrzucamy. Nie machamy nim, nie kręcimy, on sam delikatnie sobie tak zejdzie na dół, zamieszamy. 12-13 minut, tak było napisane na opakowaniu. Jest to kupne, może
kiedyś nakręcimy jakiś odcinek, jak robić makarony, a to w przyszłości. Do tego, co będziemy potrzebowali, czyli makaron nam już się będzie gotował 12-13 minut, więc mamy dużo czasu. Jak idziemy na bogato, to idziemy na bogato. Mam dwa żółtka dzisiaj w prezencie przy 13 odcinku. Kolor będzie perfekcyjny. Tak naprawdę nie powinno się robić na śmietanie, dlatego ta carbonara się nazywa alla barbecue, bo dodałem śmietanę, do tego parmezan. Kto pamięta, jak to się nazywało? O! Dobra, weź, wytnijcie to. Dobra, i ścieramy. Parmigiano. Idealnie nam zagęści sosik. Makaron trzeba pamiętać, że jak będziemy odcedzać, żeby zostało trochę wody. Czyli wygląda to coś takiego. Pracowałem kiedyś z takim Włochem Marco. Mówi, że to też jego ulubiona pasta ze śmietaną. Tak żeśmy się zgadali. I co drugi dzień żeśmy jedli carbonara. Oliwa. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Musisz pokazywać mi, jak to wygląda. Czyli czekamy, jak chodzi olej, zobaczcie, patelnia już jest gorąca, bo bąbelki skaczą, olej, oliwa się bardzo szybko rozpuszcza. Potrzebujemy czosneczek. Delikatnie się smaży. Trzymaj. Jak zwykle, packa cukiernicza. Chodź, zaraz pokaż. Ale zapach co? Widziałem różne techniki sprawdzenia miękkości makaronów, ale tą widziałem u jednego szefa kuchni. Biorę makaron i robię coś takiego. I mówił Darek, perfekt. A on mówi, dobra. Czyli jest perfekt. Zostawiam trochę wody. Rzucam czosnek, śmietana, parmezan, żółtko, packa. I zaraz zobaczycie, jak to będzie. Wezmę ten większy gaz, będzie. O, teraz będzie lepiej. Pamiętaj, że jak musisz cały czas pracować, czyli mieszać sos, żeby żółtko się nie zważyło. Czyli nie możesz dopuścić do wrzenia. I nawet w 13 odcinku będę ci też cały czas strół dupę o pasce, bo zobacz, makaron jest idealny. Ale o co chodzi? Chodź. Zobacz. Widzisz, jak gęstnieje? O, jest idealny, wystarczy. O. Szybciutko przekładamy, żeby nam się nie zważył na duży talerz. Dzisiaj będziemy jedli w dwójkę także. Ale jedna porcja będzie wyglądała tak. Co potrzebujesz, pamiętaj? Szybko, żeby nam makaron, wiecie co, nie zgęstniał. Gdzie są moje pęcetki? Gdzie są moje pęcetki? Także będą takie dwie rolki, tak naprawdę z makaronu. Nic nie soliłem, zaraz zobaczycie jeszcze w oczach, jak do tego dojdzie. Jak to danie będzie stroiło. Nie pietruszka, tylko natka pietruszki. Nie bazylia. I chipsy z boczku, które idealnie nadają chrupkości. Możesz dodać do tego migdały prażone. No bo czuć jest przecudowne.
Naprawdę to jest zdanie, którym można się dosyć mocno najeść. I oliwa. Dobra, kurde. Ale wygląda co? Gorące cholernie. A przez tą branżę jestem uodporniony. Powiem tak. Trzynastka to jest zajebiście pechowy numer, więc robimy 21 przepisów. No nie, no 13 odcinek, a my mamy dwa żółtka. Pewnie coś na szczęście rozlałem. Kurde, nie spodziewałem się. Co ty myślisz, Kuba? To jest bardzo wyjątkowa rzecz. O, jak byś pięknie to powiedział. To jest bardzo wyjątkowa rzecz.